dzisiejszy odcinek programu Zwierzenia poświęcamy niezwykłemu miejscu, które znajduje się we wsi Charzyno, kilkanaście kilometrów od Kołobrzegu. To właśnie tu mieszkają Zuzanna i Przemysław Pawelscy, którzy troskliwie opiekują się wieloma zwierzętami, od zaadoptowanych psów przez alpaki po szopy pracze. Mamy cztery konie. Trzy konie to są konie rasy Gypsy Cob, nazywane w Polsce Tinkerami. Jedna klacz jest rasy Shire, czyli największe konie na świecie. I faktycznie jest jedną z większych klaczy w Polsce. Ma w kłębie około 187 cm, więc jest to całkiem sporo. Mieszkają z nami oczywiście alpaki. Od alpak można powiedzieć, że zaczęło się całe takie gospodarstwo. Choć tak naprawdę zaczęło się od psiaków, od wielkiej miłości do psów, psów często nieadopcyjnych ze schroniska. Potem zaczęło się ratowanie szopów praczy i jenotów, a jako ostatnie dołączyły do nas owce walizerskie. I zdradzę, że nie są to jeszcze jedyne owce, które będą mieszkały u nas. Psiaki, można powiedzieć, że były nam wciskane często, bo takim psiakiem też jest Leon, który siedzi obok nas. Najpierw został oddany do pana, który zaczął nadużywać alkoholu, sobie z nim nie radził. Potem okazało się, że pies biega po całym Kołobrzegu. No więc tutaj sąsiadka poprosiła nas o pomoc, czy moglibyśmy coś pokierować Leonem dalej. Był pomysł, żeby skierować go do fundacji Warta Goldena, no ale ustaliliśmy, że może zostać u nas na dom tymczasowy i puścimy go dalej w świat, czyli zostanie wyadoptowany. Natomiast miał być młodym i zdrowym psem, okazał się psem starym i chorym, więc został, bo takich psów no już niestety nikt nie chce. Więc takie zwierzęta to jest potrzeba serca, natomiast alpaki też jakby były pomysłem, który zrodził się przy okazji kursu behawiorysty psów, który robiłam, pojawił się kurs alpakoterapeuty. No i tak zaczęliśmy czytać o tych zwierzętach i pomyśleliśmy, że może to byłby jakiś sposób na życie częściowy, połączyć to, co lubimy, z edukacją i z przyjemnym. Przede wszystkim u nas alpaki są w ciągu doby bardzo długo alpakami, czyli bardzo mało pracują. Alpaka jest zwierzęciem, które męczy się przy człowieku. Jest to, trzeba powiedzieć, dla nich jest to praca i to niełatwa praca, obcowanie z ludźmi. Właśnie ze względu na to, że chociażby nie lubią tego dotyku. Dlatego u nas alpaki pracują 2-3 godziny dziennie, a resztę są sobie po prostu alpakami, swoim stadem. Mamy samych chłopaków, 7 chłopców, nie mamy dziewczynek z tego względu, że dziewczynki trzyma się oddzielnie. Samce po prostu zamęczają samice, one nie mają takich dni płodnych, które powiedziałyby samcowi, to jest teraz, teraz jest czas, więc samiec próbuje cały rok zdobyć samicę. Czyli samce trzymamy oddzielnie, nigdy nie trzymamy alpak z samicami. Samce są wykastrowane, ponieważ już u nas nawet w młodym wieku, chyba Bodzia miał wtedy około roku, bardzo mocno walczył z mańkiem. No i hormony faktycznie już buzowały. Wyglądało to jak walka dwóch dzikich amstaffów, bo alpaki naprawdę potrafią bardzo zaciekle walczyć. Natomiast po kastracji jak ręką odjął. Weterynarze mówili, że jest to nawet kwestia pół roku, żeby ten testosteron osłabł, natomiast u nas walki ustały już następnego dnia. Jest alpaka, która u nas jest przywódcą, jest takim najbardziej alpaczą alpaką, jak zawsze mówimy. Jest najbardziej niedotykalski. I go nie widać. Jest to szary pako. Na czym polega jego przywództwo? Kiedyś puściliśmy alpaki tam z tyłu, gdzie widzicie tą łąkę i tam jest dookoła tylko siatka leśna. Jak się robi ciemno, alpaki wracają tutaj na tą stronę, żeby czuć się bezpiecznie. Natomiast pako biegał po tym polu sam. Wyglądało troszkę jakby się bawił, no było to dziwne zachowanie. Natomiast on chciał zwrócić moją uwagę i pokazać mi, że za płotem jest Bambi, który po prostu przeszedł pod siatką leśną i nie wiedział jak wrócić. I to przywództwo tutaj u alpak wykastrowanych moim zdaniem polega troszkę na tym, żeby tego stada pilnować, żeby wszystko skleić w całość. Najfajniejsze sytuacje są chyba, kiedy zachodzi słońce. Wtedy alpaki mają jakiś taki swój czas na szaleństwa i najczęściej biegają sobie wzdłuż ogrodzenia tutaj na górkę i z górki z powrotem. I jest to faktycznie często zabawne, bo nóżki latają we wszystkie strony, one wykopują tymi nóżkami, a jeszcze jak są ogolone, to naprawdę okazuje się, że te nogi są całkiem długie. I to jest chyba taka największa radość i największe szczęście, to co nas też bardzo bawi. Natomiast widać, że one są wtedy szczęśliwe. I to jest taki moment, kiedy są ze swoim stadem niczym innym nie zainteresowane, tylko sobą. Pierwszy artykuł, który przeczytaliśmy, to, że alpaki w hodowli są proste. Absolutnie nie są. Są to zwierzęta jedne z trudniejszych w hodowli, chociażby dlatego, że w Polsce weterynarzy od alpak jest dwóch. Dwie kliniki, obie są pod Warszawą.
Więc jeżeli coś się dzieje, alpakę pakujemy w auto i jedziemy. Dlatego też uważam, że tutaj taka wiedza podstawowa odnośnie jakiejś profilaktyki czy pod kątem medycznym powinna być po stronie hodowcy i to jest jego obowiązkiem posiadać taką wiedzę. Także to było na pewno pierwsze zaskoczenie, jeśli chodzi o to, jak bardzo internet nas okłamał. Alpaki mają też potrzeby, jeśli chodzi o badania kału, ważenie. Trzeba to robić często, ponieważ tylko w ten sposób możemy określić, że alpaka jest chora. Alpaka nie pokazuje objawów choroby najczęściej do końca. Jeżeli jeszcze dobrze do tego nie znamy swoich zwierząt, to naprawdę nie zauważymy, że jest coś z nią nie tak. A co jest pod włóknem zimą, też nie do końca widzimy. Więc trzeba to robić regularnie. Jak umiera alpaka? Alpaka umiera bardzo szybko. Ona najczęściej się kładzie, nie wstaje i to jest pierwszy objaw choroby i często ostatni. Zostaje jej wtedy parę godzin do kilku dni życia często. Największym zaskoczeniem jest chyba to, że jak duża jest niewiedza na świecie na temat alpak i jak bardzo wszyscy są okłamywani. Smutne, bo zachęca to wszystkich do posiadania alpak, a te zwierzęta po prostu cierpią. Siema, Jedzonka. Konie były moją pasją już od 8 roku życia, więc moim największym marzeniem zawsze było mieć konia. Kiedyś nawet po drodze rodzice obiecali mi tego konia, ale się nigdy nie ziściło. No więc jak postanowiliśmy, że będą alpaki i tak trzeba będzie tutaj już pracować przy zwierzętach, no to że może jednak te konie. No i wtedy zdecydowaliśmy, że faktycznie bierzemy dwa konie, ponieważ konia też absolutnie nie można trzymać w pojedynkę. Jest to zwierzę stadne, minimum dwa, natomiast jak wzięliśmy trzeciego konia, zauważyliśmy, że mają dużo mniejszą potrzebę spędzania czasu z nami. Wybraliśmy konie rasy Gypsy Cob, przede wszystkim ze względu na charakter. To, co można o nich przeczytać i zdecydowanie jest prawdą, to to, że są jak duży pies. Są bardzo przyjazne, potrafią za nami chodzić, bardzo spokojne, konie zimnokrwiste. Są to konie w ogóle wyhodowane do ciągnięcia domów, romów. Jeżeli jak Romowie w Wielkiej Brytanii prowadzili koczowniczy tryb życia, no to właśnie ta rasa tych koni ciągnęła cały ich dobytek. Konie bardzo silne, bardzo wytrzymałe na długie dystanse, ale również ze zrównoważonym charakterem. Czasami jeździmy, natomiast bardzo rzadko, mamy mało czasu, a teraz wszystkie klacze są w ciąży, więc zbliża nam się okres już porodów. Przy takiej temperaturze, jak już są, jest im po prostu ciężko, więc już na nich nie jeździmy chwilowo. A jeździmy bardzo rzadko, są po prostu sobie szczęśliwymi końmi. Mają za zadanie tutaj też edukować najmłodszych o potrzebach koni, o tym, żeby chociażby nie dokarmiać zwierząt przez płot, zwierząt, których nie znamy, więc pełnią tutaj taką funkcję trochę edukacyjną, trochę hipoterapeutyczną. I wyszło to samo z siebie. Położysz się z nami, misiu? My mamy tu wywiad, proszę pana. Tak, no tak, wywiad jest. Szopy pracy trafiły do nas w ubiegłym roku, w drugiej połowie roku tak naprawdę. Jedyną opcją, żeby adoptować szopa właśnie jest, żeby nabyć szopa, jest adopcja. Trafiły do nas z lasu, prosto z lasu. Są to zwierzęta dzikie, dziko żyjące. One nie pochodzą z Europy, nie są stąd. Szopy pracze pochodzą z Ameryki Północnej, czyli USA i Kanada. Stamtąd się wywodzą, tutaj do Europy zostały sprowadzone przez człowieka. Po II wojnie światowej wypuszczone przez Niemców jako zwierzęta futerkowe. Świetnie przystosowują się do naszego klimatu, więc już teraz się rozmnożyły i dziko żyją u nas. No tutaj dwójka została znaleziona w lesie, tak naprawdę rodzeństwo, Bona i Korek. Adoptowaliśmy je i są teraz u nas. Później dołączyła do nas Iza, czyli trzeci szop. Iza była wykarmiona butelką z mlekiem przez człowieka, była malutka już kiedy została sama właśnie w lesie. Następnie trafiła do nas i teraz mamy trzy szopy precie. Są to zwierzęta bardzo mądre. Często mówi się o tym, że tuż po małpach są to najinteligentniejsze zwierzęta tak naprawdę na Ziemi. Przebywając z ludźmi od małego, wtedy najlepiej się z nami oswajają. Uczą się wielu zachowań, często są trzymane w domu, jednakże są na tyle psotnikami, że otwierają wszystkie szafy,
słuchawki, potrafią otworzyć lodówkę, wszędzie wsadzą łapkę, więc często też w domu jest klatka po prostu i są zamykane w tej klatce na resztę dnia. U nas szopy pracze mieszkają w wolierze. Tutaj mogą bałaganić ile chcą, 24 godziny tak naprawdę w ciągu doby. Jest ich trójka, także bawią się między sobą, ten kontakt cały czas jest, aktywność cały czas jest, jest jedna wielka zabawa, a my do nich przychodząc codziennie, karmiąc je, oswajamy je po prostu ze sobą, one się do nas przyzwyczajają i traktują nas tak naprawdę jak dobrych znajomych i wspólnie się bawimy. Żeby było łatwiej nam sprzątać w tej wolierze, wykładaliśmy kafelki, wykładaliśmy je sami, a na ten czas musieliśmy gdzieś szopy umiejscowić. No i umiejscowiliśmy je w naszej łazience, że tak powiem, izolatce, gdzie była zamknięta na klucz. Zajęło nam to 3 dni, były to 3 dni szalone. Pierwszego dnia w łazience znalazła się herbata, którą dostaliśmy na prezent, więc szopy rozszarpały tą herbatę, odkręciły wodę i zrobiły jedną wielką herbatę w łazience. To był dzień numer 1. Dzień numer 2 oczywiście musiały mieć miękko w łazience, nie spać na kafelkach, więc położyliśmy tam legowisko. Drugiego dnia okazało się legowisko rozszarpane po całej łazience. No już powoli kończyliśmy pracę w wolierze, więc trzeciego dnia szopy też musiały coś wymyślić. Posprzątaliśmy wszystko już w tej łazienki, żeby naprawdę nic nie było. Krany pozakręcaliśmy taśmą, pozaklejaliśmy, żeby nie mogły tego odkręcić. Co zrobiły szopy? Szopy jak to szopy, mają zwinne łapki, mają 5 paluszków, więc po wyciągu znalazły na wieszaku zostały waciki. Wzięły te waciki, pozapychały wszystkie odpływy, podkręcały wodę w kranie, odkręciły wodę w wannie. I jak się o tym dowiedzieliśmy, no to teściowa przybiegła po prostu z krzykiem: Przemek, Zuzia, powódź w domu. Woda leciała po prostu po schodach, teściowa przybiegła, my pobiegliśmy na górę zobaczyć. Szopy 2 zadowolone, Bona i Korek, 3 Iza przestraszona, wbiegła od razu na ramię, że jest powódź, wody było po kostki. Wolierze mają pełną wolność i mogą robić wszystko. Mają tam mnóstwo półek, wstawiliśmy im tam drzewo, żeby mogły się wspinać. Wsadzamy im tam co już nową korę, żeby łapały nowe zapachy, drewno, ziemię, żeby mogły ten zaspokoić potrzebę węchu, gdzieś tej natury, dzikości swojej. No i są spokojniejsze na pewno. Aczkolwiek od razu dodam, że są to zwierzęta nocne, także w ciągu dnia one raczej śpią. A w nocy, jak zachodzi słońce, już powiedzmy dzisiaj po 21, one się uaktywniają, wstają, przeciągają się, ziewają i zaczynają zabawę, czyli skakanie, jedzenie, po prostu 10 rzeczy naraz się odbywa. Lubią właśnie wszystko sprawdzać, jest dziura w drewnie, wsadzą łapę w dziurę. Przyjdzie człowiek, zaraz tam do nich pójdziemy zresztą, na pewno sprawdzą to, co jest w butach, sprawdzą nasze kieszenie, sprawdzą nasze torebki, a jak nachylimy buzię, no to gdzie mamy jeszcze dziurki? Sprawdzą nos, sprawdzą ucho, także wszystko, gdzie można sprawdzić, co ciekawe znajdą, to na pewno sprawdzą. Często ludzie pytają, czy szop pracz pierze. Otóż tak, bierze się stąd, prawdopodobnie to stąd, że gdy są gdzieś w okolicach rzek skorupiaki, czy też inne małe zwierzaki, które mogą tam ich znaleźć, po prostu są w błocie lub w piasku. W ten sposób szop pracz obmywa je z tego piasku i stąd się prawdopodobnie wzięło, że szop pracz pierze. Często na przykład jak dajemy im latem jagódki, no to one sobie ugniatają te jagódki. Też z ciekawostek, szop pracz jest takim zwierzęciem dalekowzrocznym. Z bliska za dobrze nie widzi, ale ma taką fajną funkcję, bo na tych poduszeczkach na rękach ma włoski czuciowe. Dzięki temu sprawdza też blisko, co to jest. Zawsze podotyka, posprawdza, pougniata. Też stąd może się to wziąć. Świetnie przystosowują się do naszego klimatu właśnie dzięki temu, że mają 5 palców. Jedyne, co ich różni, to nie mają kciuka przeciwstawnego. Mają pazurki, więc świetnie się wspinają. W naturze wspinają się po drzewach na przykład, potrafią przepłynąć rzekę. Także świetnie się przystosowują do tych wszystkich klimatów. Są wszystkożerne, ich podstawą diety jest mięso, ale zależnie od pory roku lubią też na przykład owoce, banany, winogronka, lubią orzechy wszelakie. Lubią czasami trochę słodyczy, ale nie za dużo, bo szop nawet może mieć cukrzycę, także to też trzeba uważać z dietą szopa. No i przez to, że właśnie nie są naszym rodzimym gatunkiem, są też gatunkiem inwazyjnym. To znaczy, że zaburzają naszą tutaj faunę i florę europejską. Od grudnia weszły przepisy unijne, które mówią o tym, że osoba prywatna nie może już posiadać szopa. Jedynym warunkiem jest bycie azylem dla tych zwierząt. My wystąpiliśmy właśnie z wnioskiem o taki azyl, który mówi o tym, gdzie muszą być spełniony szereg tych warunków. Woliera musi być odpowiednio przystosowana do tych zwierząt. Musimy posiadać odpowiednią wiedzę, powinny być odpowiednie zabezpieczenia. No i dodatkowo zobowiązujemy się, że gdyby się znalazły te zwierzęta w potrzebie, my jesteśmy zobowiązani je adoptować tutaj do nas. Także tych zwierząt
zwierząt absolutnie nie można mnożyć, nie można sprzedawać, nie można kupować, jest to surowo zabronione. Jedyną możliwością jest bycie azylem dla tych zwierząt i uratowanie je po prostu dziko żyjących z lasu. Jenoty mają łapy. Nie mają rączek, tylko mają łapy. Jenoty są z rodziny psowatych. To znaczy, że chodzą po ziemi, nie wspinają się, choć takie informacje można znaleźć w internecie. One się nie wspinają. Jenot to inaczej lis azjatycki, co oznacza, że pochodzą po prostu z Azji. Też nie są naszym gatunkiem europejskim i to samo tyczy się jenotów, co szopów. Są gatunkiem inwazyjnym, dziko żyjącym, gatunkiem tak zwanym igo. Żyją w lasach, są to również zwierzęta futerkowe, jednakże sprowadzone ze wschodniej granicy, to znaczy Rosja i Białoruś ściągnęła jako zwierzęta futerkowe, trzymano często w malutkich klatkach, są cały czas hodowane na futra, chociaż w Polsce już to się zmienia, wychodzi słońce, że tak powiem, zza chmur, no i tych ferm jest coraz mniej, na szczęście mamy dwa jenoty w tym momencie, obie to są samiczki. Ważne jest to, o czym jeszcze wcześniej nie powiedziałem, że należy zawsze wysterylizować i wykastrować te dzikie zwierzęta. Charaktery mają cudowne. Drugiego dnia już dawały nam się głaskać, już nam zaufały. Także powolutku, cierpliwie trzeba naprawdę bardzo dużo z nimi czasu spędzać. Co ciekawe na przykład, i szopa, i jenota da się nauczyć załatwiać do kuwety, tak jak kota. Zajmuje to dłużej lub krócej. Na przykład w internecie możemy również znaleźć informacje o jenotach, że do kuwety się nie załatwiają. Nam to zajęło 2 tygodnie. Nauczyliśmy jenoty robić do kuwety. To z takich ciekawostek. A co do charakteru, no to są bardzo kochane, mają urokliwy wygląd, że tak powiem. Nie są takimi rozrabiakami jak szopy. Jak mają wodę w misce, to ta woda jednak czystość utrzymuje na przykład, bo szopy zawsze wsadzą rękę z błotem do wody. Jenoty nie. One są, można powiedzieć, że czystymi zwierzętami. Nie rozrabiają za dużo. Są to też zwierzęta nocne, w ciągu dnia przesypiają, w nocy szaleją jak najbardziej. Jeszcze mogę powiedzieć, że ważą około 8 kg i szopy, i jenoty. Natomiast gdy zbliża się zima, wtedy jesienią jedzą bardzo, bardzo dużo, ten pokarm zbierają i potrafią przytyć nawet dwukrotnie. Z 8 nawet do 16 kg, mają grube dupki wtedy, ledwo się wspinają, a zimą zimują, czyli 23 godziny tak naprawdę śpią, godzinę coś tam się przebudzą, troszeczkę zjedzą i idą dalej spać. Żyjąc dziko w lesie, jenoty zajmują nory, borsucze czy to lisie, wykorzystują w ten sposób. One są dużo bardziej leniwe niż szopy. Ten pokarm gdzieś tam bardziej zjedzą padlinę, one też się nie wespną na drzewa, więc pokarm mają ograniczony, aczkolwiek się przystosowują tutaj do naszych warunków również. Również się rozmnażają w lasach. U nas jenoty w związku z tym, że są krócej, jeszcze tak, aż tak do nas się nie oswoiły. Trochę mają inne charaktery. Myślę, że szopy, przynajmniej po naszych zwierzętach, mogę stwierdzić, że są bardziej do ludzi. Aczkolwiek jenoty teraz zauważamy, że spędzając z nimi po prostu godziny dziennie, one już coraz bardziej przełamują te swoje lęki i są coraz bliżej człowieka. Są z rodziny psowatych, także mimo, że są dzikie, to są do oswojenia. Jenoty to są zwierzęta rodzinne. One dziko żyjące, żyją matka, ojciec, dzieci. Szopy z kolei potrafią żyć jako samotnicy, aczkolwiek często żyją również w grupach. Często jak jest gdzieś teren na przestrzeni, gdzie jest jedzenie, często właśnie łączą się w grupy i razem w tym czasie żyją, a potem jak już idą gdzieś dalej, to mogą się ponownie oddzielić. Dlatego Olafek przypek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Zwierzenia. Na początku naszych spotkań opowiadałam o żwirku. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu takiego, powiedziałabym, około żwirkowego. Chciałabym Państwu pokazać łopatki. Inspiracją tutaj były moje wizyty u klientów, bo czasami zdarza się, że łopatka jest tak naprawdę niedostosowana do rodzaju żwirku. Z czego to wynika? No ja nie wnikam, natomiast tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy jest kupowany pierwszy żwirek i pierwsza łopatka, zwłaszcza stacjonarnie, to tutaj pewnie pani czy pan sprzedawca doradzi. Ale gdzieś w międzyczasie, w momencie, kiedy my, szukając najlepszego żwirku, który będzie odpowiadał naszemu kotu, eksperymentujemy, zmieniamy je i czasami jest tak, że mamy żwirek, który jest gruby,
A łopatka z kolei jest do żwirku, który nadaje się do takiego drobnego. Tutaj mam dwa rodzaje żwirku. One są takie moje ulubione, bo je się dobrze sprząta. Są to żwirki zbrylające i też je koty lubią. Jeżeli chodzi o ten, jest to żwirek drewniany. O, tutaj może pokażę. Jest czysty, specjalnie przygotowany do nagrania ze świeżą kuleczką z wody, więc możemy pokazywać. I teraz tak, do tego typu żwirku ja polecam łopatki takie, które mają oczka większe. Chciałabym pokazać różnicę. Wtedy nam się naprawdę ładnie zbiera. O, taka piękna kulka z połowy szklanki wody. I to, co jest drobniejsze, gdzieś nam tutaj zostaje. Tutaj mamy żwirek bentonitowy. Koty też go bardzo lubią. Ten jest akurat drobnoziarnisty. Jeszcze taki, który dosyć mało pyli, co jest z kolei ważne i dla kota, i dla opiekunów. Do tego typu żwirku polecam takie łopatki z bardzo drobnymi otworami. Ja osobiście wolę te mniejsze, dlatego że one się tak naprawdę nie łamią, bo wtedy nakładamy mniej tego żwirku. Nawet jeżeli on jest cięższy, to taka łopatka starczy nam troszeczkę na dłużej w momencie, kiedy mamy dużo siły. I również tą przesiewamy. I ja specjalnie tutaj, wlewając wodę, chciałam, żeby powstały mi też takie małe grudki, żeby pokazać Państwu różnicę, jak to wygląda. O, zobaczymy tym. Proszę zobaczyć. O, tutaj akurat pojedyncze, ale troszeczkę mi poprzepadały. Natomiast jeżeli zrobimy w drugą stronę taką łopatką z małymi otworami do żwirku, który jest albo gruboziarnistym bentonitem, albo takim, to z kolei on nam nie przelatuje, albo przeleci w końcu, z tym, że my musimy tutaj włożyć dużo więcej energii, aby ten żwirek był czysty. Natomiast zdarzają mi się domy, w których te łopatki są właśnie w taki sposób niedostosowane. Stąd też o tym Państwu mówię. Jak już jesteśmy przy żwirku, przy łopatkach i przy tych małych grudkach, to ja bym chciała Państwu zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę powinniśmy mieć w kuwecie kulki takie duże. Jeżeli nasz kot do tej pory w ten sposób się tak załatwiał, że były zwarte, piękne kule i nagle obok pojawiają się takie drobniejsze, to proponowałabym zrobić badanie moczu, bo najprawdopodobniej nasz kot cierpi i ma kamienie w pęcherzu. Przyszedł do nas Herakles. Żwirek jest czysty, mam nadzieję, że nie będzie nam się tutaj chciał załatwić. Koty lubią świeże żwirki i na pewno też u Państwa w domu tak jest, że w momencie, kiedy czyścicie kuwetę i wsypujecie świeży żwirek, to te Wasze pociechy też są zainteresowane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta wskazówka przyda się niektórym z Państwa, bo naprawdę zaoszczędza ona czas, który można poświęcić na zabawę z kotem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie z kotami, to czekamy na maile. Proszę wysłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszamy w niedzielę 26 czerwca.